miało być Kozęcin, a jeszcze wcześniej Wągrowie. Wągrowie za tydzień odbije sobie, jak będzie pogoda. A teraz jadę w stronę jeziora Jedykowskiego, a potem przez Strzemeszno powrotem do Gniezna. Czyli znowu piękna pogoda. To ścieżka rowerowa prawdziwego zdarzenia. Dawidkowe stronę z Kozęcim jej niemalże do bram ośrodka wypoczynkowego zwanego zresztą popularną wielkopolską Ibizą. Nie ma co ukrywać, naprawdę porządnie zrobiona inwestycja. Dzięki temu ruch jest odseparowany od drogi publicznej, od ruchu aut, który w sezonie bywa naprawdę gęsty. Który z was kierowców ma do pokonania zakręt 90 stopni, tak jak tu teraz za chwilę mamy? O! Problem z tymi drogami rowerowymi jest taki, że są źle zaprojektowane. Absurdalne zakręty 90 stopni zamiast wygładzone 45. To jest jeden taki lżejszych przykładów kijowo zaprojektowanych dróg. Skarowerowa do Węsinia kończy się właśnie tak. O co tu chodzi? Kolarze, zawodowi, amatorzy, jakkolwiek by chcieli, to i tak są skazani na jazdę drogami publicznymi, mimo że jest ścieżka rowerowa tuż obok. Akurat w tym przypadku mamy bardzo fajny asfalt. Ta jednak zaczyna się i kończy się w dupowatym sposób. Dlatego to jest jeden taki z wielu powodów, niuansów, wielu takich argumentów za i przeciw publicznych debatach na różnych profilach. Ostatnio na profilu miasta Wrześni, jak również Gniezna. Ostatnio powiat gnieźnieński fajny temat wypuścił na temat inwestycji rowerowych dróg w gminach ościennych. Tego co najbardziej obawiam, to właśnie takich głupich, absurdalnych rozwiązań nieadekwatnych do półsetnych wymagań. Bo o ile jest ścieżka rowerowa, to takie na przykład są przeszkody w postaci zbyt wysokiego krawężnika powyżej 10 mm zawijacy między ulicami jedną, drugą stroną stojące znaki drogowe na ścieżkach rowerowych, a jakieś przewężenia, bo przystanek autobusowy. No i najgorsze jest właśnie to, że są jeszcze takie wjazdy do potetti. Dół, góra, w dół, góra, w dół. Dopóki będą tak koszarne projekty realizowane i przyjmowane przez tzw. ekspertów od drogownictwa w Polsce, policji, specjalistów od inwestycji w miastach, powiatach, to niestety tak długo będą rowerzyści korzystać z głównych dróg publicznych. Do czego mają prawo? Ale będą łamać tak długo, jak nikt tego tak naprawdę nie uporządkuje. Yeah.
grzechem polskich ścieżek rowerowych jest bałagan na nich. Należy spodziewać się szkła, rozbitych butelek, jaboli, wódki. Właśnie na dzisiejszego poranka taki poniżej podany zdjęcie, widok ścieżki rowerowej w Gnieźnie na obwodnicy. No i co? Co mamy z tym robić? Nic! Jechaj, ryzykować przesięciem opon w najgorszym wypadku, a najlepszym wypadku wymianą dętki. Niemniej także jest to bardzo irytujące, przyjące całą ideę ścieżek rowerowych w Polsce. Kończymy kolejną niedzielę na soczówce. No to co? Kolejna piękna, aczkolwiek nieupalna, aż tak afrykańska niedziela. To bardzo dobrze. Dziękuję za uwagę i do następnego.